Tak, dzisiaj się spotkaliśmy właśnie z naszymi beneficjentami, a mianowicie podpisywaliśmy umowy z zabytków, również podpisaliśmy umowy z grantów strażackich, jak również nasze, jak ciągle to podkreślam wszędzie, nasze specjalne dziecko to jest społecznik, taki wspaniały program samorządowy, który ogłaszamy 2 razy w roku. Społecznik, już następna edycja, 2 października. Zachęcamy wszystkie organizacje i organizacje nieformalne do tego, by mogły sięgać po te środki. A spotkaliśmy się dzisiaj wspólnie właśnie w starostwie powiatowym u pana starosty, abyśmy wspólnie podpisali te umowy. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że wiemy, na co te pieniądze idą i jak te pieniądze są bardzo potrzebne tutaj w tych małych, lokalnych społecznościach. Tak naprawdę nasze organizacje pozarządowe już od wielu lat mają taki wypracowany świetnie system i są tak świetnie się rozliczają później z tych wydawanych pieniędzy, że naprawdę nie mamy do nich zastrzeżeń. Oni wiedzą, że cały czas są niestety kontrolowani, no bo to są środki unijne, natomiast myślę, że już nie ma dla nich takiego problemu, by móc napisać wniosek i sięgać po te pieniądze. Są to wiarygodne organizacje i przede wszystkim to, że chcą robić coś na rzecz lokalnej społeczności i to nas bardzo cieszy. Potem jeździmy, oglądamy efekty tych prac i naprawdę są imponujące. Tu nie trzeba za takie niewielkie pieniądze zrobić coś, wielkiej inwestycji, bo się nie da, ale robi się wspaniałe inicjatywy lokalne, społeczne, gdzie integruje się społeczność i naprawdę wszyscy widzą wtedy te pieniądze, że one były potrzebne i są świetnie wydane. Jest kilka programów, którymi Zarząd Województwa stara się wspierać, szczególnie taką aktywność społeczną. Dla mnie najbardziej cennym jest ten projekt Społecznik, ponieważ to jest swego rodzaju forma takiego budżetu obywatelskiego. Więc to są pomysły ludzi, pomysły organizacji, ale także i grup nieformalnych. To są pomysły na realizację ich potrzeb w małych, lokalnych środowiskach. Ten projekt ma naprawdę szczególne znaczenie. Ale także w dniu dzisiejszym podpisywaliśmy przecież projekty dotyczące wzmocnienia i wsparcia dla renowacji zabytków, dla małej infrastruktury sportowej, dla straży pożarnych. To są te tak zwane małe granty strażackie. To jest kolejny projekt, który wskazuje, że w małych środowiskach, na wsiach, gdzie istnieje Ochotnicza Straż Pożarna, koncentruje się życie społeczne. To tam są organizowane różnego rodzaju wydarzenia i sportowe, i takie kulturalne, takie, które dają szansę na to, żeby młodzież i osoby dorosłe spotykać się i wspólnie przebywać, dając sobie szansę na budowanie takiej lokalnej wspólnoty. W powiecie drawskim jakby można wyróżnić charakterystyczne zawsze 2 linie. Jedna taka linia historyczna, czyli porządkowanie jakichś starych miejsc, starych obiektów, porządkowanie, przywracanie ich do jakiejś świetności, jakaś drobna infrastruktura taka właśnie o charakterze historycznym, również historyczne opracowania tutaj dziejów regionu, tego typu rzeczy. A druga jakby taka bardzo mocno zaznaczona linia to jest taka linia proekologiczna, czyli działania, które mają promować i zachowania takie proekologiczne, jak również wzbogacać nasze otoczenie o zieleń, o drzewa, o jakiś ule z pszczołami zapylającymi. Także ja bym wyróżniła te 2 grupy tutaj projektów, które będzie Państwo mogli zresztą podziwiać przez cały sezon. Tak, Społecznik już jest od wielu lat realizowany przez Zarząd Województwa, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. I również 2 października już zaczyna się kolejny nabór. To będzie nabór na inicjatywy, których realizację przewidujemy w pierwszej połowie przyszłego roku. Ja zwłaszcza uczulam osoby, które jeszcze nie aplikowały, osoby, grupy znajomych, stowarzyszenia, ponieważ dla takich nowo przybyłych są dodatkowe punkty, co ułatwia im dostanie się na listę rankingową. Można skorzystać z doświadczeń licznych stowarzyszeń tutaj działających, które już aplikują do nas od lat, ale zawsze przede wszystkim można skontaktować się z nami i uzyskać naprawdę wszystkie informacje i pomoc. Konsultacje to jest część naszej pracy. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu i pani dyrektor Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, bo to jest programu Społecznik. Podpisywaliśmy po raz kolejny umowy, to znaczy państwo marszałkowie podpisywali umowy i pani prezes. Dla mnie jest dużą satysfakcją, że możemy te umowy tutaj podpisywać i coraz większe zainteresowanie jest naszych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych pozyskiwaniu pieniędzy. My jako powiat przeznaczyliśmy nawet pewną pulę pieniędzy,
pieniędzy na tak zwany wkład własny dla stowarzyszeń, organizacji, które nie mają swoich środków, a aplikują o środki zewnętrzne i często bywa tak, że barierą dla nich jest to, żeby oni ten wkład własny mieli. Więc wyasygnowaliśmy decyzją Rady Powiatu pewne środki, które są uzupełnieniem tego, o czym mówimy. Zdecydowanie jest coraz lepiej. 2 lata temu wprowadziliśmy taki projekt, który ułatwia składanie wniosków. Wystarczy tylko wypełniać i po kolei iść według tej procedury, która jest tam określona. Dla nas to też daje dużą ułatwienie w ocenie tych wniosków, ale też jakie kryteria są, czy w opisie, we wniosku muszą być zawarte, obligatoryjne. I to znacznie ułatwia, z tego co mówią stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, NGOsy, ułatwia im składanie tych wniosków.